W przyszłym tygodniu Senat zajmie się ustawą covidową, która pozwoli na handel w niedzielę 6 grudnia. Prawdopodobnie w piątek projekt trafi z powrotem do Sejmu, a następnie na biurko prezydenta. Przewodniczący handlowej Solidarności Alfred Bujara apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy, aby podpisał ustawę z jednodniowym opóźnieniem. Pracownik musi pracować w tej chwili no, nie 8, ale nawet 12 godzin w tak trudnych warunkach pracy. Jest to naprawdę nieetyczne. Z tego miejsca apeluję do pana prezydenta, żeby tą ustawę covidową w przyszłym tygodniu podpisał w niedzielę. To będzie prezent mikołajkowy dla tysięcy, dla 2 milionów kobiet w handlu. Naprawdę ucieszą się z tego, że pan prezydent podpisze to z jednodniowym opóźnieniem, że nie będą musiały pójść do pracy w niedzielę, a ustawa covidowa wejdzie w życie w poniedziałek i nic się z tego tytułu w Polsce nie stanie.